Witajcie kochani w nowych ulubieńcach. Dzisiaj przyszedł czas, żeby podsumować miesiąc czerwiec, kosmetycznie oczywiście. Mam tutaj mieszankę pół na pół kolorówki z pielęgnacją i zacznę oczywiście od tego ciekawszego, czyli od kolorówki. Te trzy produkty, które chcę Wam pokazać, mam je na sobie, żebyście zobaczyli właśnie jak od razu wyglądają na twarzy. Pierwszy produkt, który chcę Wam pokazać, jest to puder z Paezy. Jest to puder rozświetlająco kryjący. Ja mam odcień 2C, czyli naturalny. Już pokazuję Wam jak to wygląda. Generalnie jest to bardzo delikatny puder rozświetlający, które jest naprawdę bardzo subtelne, nie ma żadnych drobinek. Daje taki efekt satynowy, bardzo ładny. I ten produkt możemy używać zarówno pod oczy, w strefie T, ogólnie na całą twarz, jeśli lubimy taki fajny efekt rozświetlenia, oraz na kości policzkowe. Ja w tym momencie właśnie mam pod oczami, delikatnie na nosie i na kościach policzkowych, jak możecie zobaczyć. Daje bardzo naturalny, subtelny efekt. Nie jest to Merlu, Minimizer z Deban, ale jest to naprawdę bardzo fajny produkt, jeśli chcemy coś delikatniejszego na co dzień, jeśli nie lubimy jakiegoś mocnego rozświetlenia. I tak, pod oczami sprawdza się fajnie. Fajnie, bardzo fajnie, ponieważ on jest taki delikatny, to bardzo ładnie właśnie wygląda pod oczami. Właśnie fajnie przytrzymuje też korektor, nie musimy używać jakiegoś innego pudru, tylko właśnie używam tego do właśnie ugruntowania korektora pod oczami oraz do delikatnego rozświetlenia. Tak w ogóle, by the way, godzina jest 17:02. Ja robiłam sobie dzisiaj makijaż o 5:00, czyli ja mam 12 godzin teraz makijaż na sobie. Mam oczywiście double wear ze Stella Ode, ale zobaczcie jak to wygląda, po prostu super, ale nie o tym mowa. To tak, pod oczami sprawdza się świetnie, na kościach policzkowych daje bardzo delikatny efekt. Ja go lubię właśnie używać na nos, bo lubię ten efekt rozświetlenia, ale właśnie taki subtelny i wtedy można sobie delikatnie omieść twarz właśnie czy w strefie T, czy właśnie na nosie, jeśli lubimy taki efekt, jeśli nie lubimy takiego płaskiego matu. Mi się bardzo ten produkt podoba, jest idealny teraz dla mnie. Wiem, że jest jeszcze odcień 1C, jaśniejszy, który będzie pasował i jaśniejszym osobom. Ja mam taką skórę niezbyt jasną w tym momencie. Używam double weara w odcieniu 1W2 sam, czyli to jest drugi w kolejności w tej tonacji żółtej. To możecie wiedzieć, wiecie jaki mam mniej więcej kolor, ale naprawdę bardzo fajny produkt. Kolejne dwa produkty są z Gosha. I tak, mam tutaj eyeliner. Jest to Eyeliner Extreme Liquid Gel Eyeliner, to jest odcień Black. I to jest właśnie to, czym mam teraz wykonane kreski. Bardzo fajnie mi się z tym eyelinerem pracuje, jeśli chcę na szybko właśnie pomalować sobie kreskę, świetnie się sprawdza. Daje taki efekt delikatnego błysku, nie jest to zupełny mat, ale nie jest to jakiś taki bardzo błyszczący efekt. Tak delikatnie odbija światło. Aplikator ma taki w formie gąbki, ale takiej sztywnej gąbki. Nie każdemu przypadnie do gustu, bo właśnie koleżance pokazywałam w pracy, to niestety dla niej był za sztywny jakby. Mi się świetnie sprawdza, bardzo mi się właśnie maluje dobrze i dokładnie, ponieważ ten aplikator jest taki dosyć precyzyjny. Nie jest jakoś bardzo jakby wąski, ale i tak nie będziecie widzieć, ale i tak się bardzo fajnie maluje właśnie tym kreski. I tak, formułę ma taką właśnie delikatnie lśniącą, mają taką, jakby to powiedzieć, one są jakby takie, nie jest matowy, nie rozpuszcza się, nie rozpływa, jest wodoodporny i on jak mam, jak na przykład łzawi nam oko albo na przykład jest deszcz, jeśli potrzemy, to dopiero wtedy zejdzie, więc on się jakby tak kruszy, jakby tak schodzi i też przy makijażu mamy takie jakby kawałki tego linera takiego ściągniętego. Bardzo mi się to podoba, bo właśnie nie schodzi w ciągu dnia, jeśli nam łzawią kąciki, no to on w tym momencie będzie cały czas na oczach, rozpłynie nam się korektor i podkład, ale to będzie na oczach cały czas. I kolejny produkt to jest szminka z Gosha, którą mam teraz na ustach, którą uwielbiam. Bardzo dużo osób się pytało, ponieważ dodałam zdjęcie i na Instagramie, i na Facebooku właśnie z tą szminką, ponieważ, znaczy miałam wtedy pierwszy raz i już pierwszego dnia się zakochałam w nim. Dużo osób się pytało, ponieważ bardzo mi się spodobało. Właśnie spodobała się ta szminka i pytali się, co to jest. Jest to szminka matowa z Gosha i właśnie te matowe szminki z Gosha dopiero niedawno weszły na rynek. W Hebe możecie już zobaczyć, bo już są stacjonarnie, przynajmniej na Dworcu Centralnym w Warszawie. Ja mam odcień 006 Matte Raspberry i jest to właśnie taki piękny malinowy odcień. Takiej szminki mi brakowało, ponieważ nie miałam takiej malinowej szminki matowej. Miałam taki bardziej, mam taki koral z Bourjois, a to jest po prostu przepiękny odcień. Zakochałam się, jest właśnie taki chłodny, chłodniejszy, różowy, malinowy odcień. Jest przepiękny, bardzo długo się utrzymuje, nie wysusza ust. Formuła mi się bardzo podoba, nie rozpływa się. Jest naprawdę super. Naprawdę Wam polecam te szminki. I teraz przechodzimy do pielęgnacji. Z pielęgnacji mam naprawdę bardzo fajne produkty, już bardziej takie naturalne, bardziej takie
składowo przyjazne. Pierwszy jest to Aquamarina z Lasha. Jest to taki właśnie produkt do oczyszczania twarzy. Ja bardzo te produkty lubię. Miałam Dark Angels, miałam Angels on Bare Skin, którego lubię bardzo. Mam recenzję na ich temat na blogu, to Wam podlinkuję. Teraz właśnie moja koleżanka była na Lifie, kupiła mi dwa produkty. Właśnie Dark Angels, to drugie opakowanie, i skusiłam się na Aquamarina, ponieważ tego jeszcze produktu nie miałam. Teraz już niezbyt tak ładnie wygląda w opakowaniu, ale generalnie jest to taka różowa pasta z algami zielonymi. Przepięknie pachnie tak morsko i świetnie oczyszcza twarz. Jest bardzo delikatna, ma jakby takie delikatne granulki, nie wiem w sumie czego, bo tu jest jakiś puder, jest gliceryna, jakaś jelinka. Generalnie on ma w sobie właśnie jakieś takie, jest właśnie zmielona sól morska. Mimo że właśnie jest sól morska, to mnie nie podrażnia, bo normalnie sól, właśnie peelingi solne bardzo mnie podrażniają, ale widocznie jest bardzo tutaj mało tej soli. Ale ogólnie właśnie ma delikatne takie właśnie granulki zmielonej tej soli. I bardzo ładnie oczyszcza, nie podrażnia skórę. Się świetnie sprawdza właśnie na co dzień, używam go dzień w dzień, rano i wieczorem. Fajny produkt, bardzo ładnie pachnie i naprawdę chcę więcej. Teraz już nie mogę doczekać, aż będę w sierpniu w Laszu i sobie kupię właśnie jakieś nowe produkty do przetestowania, ale po prostu bomba. Jeśli będziecie mieli dostęp do Lasha, to sobie sprawdźcie te czyściki u nich, bo są super i też te szampony w kostkach też uwielbiam. Następnie mam produkt z firmy Norel. Jest to Hyaluron 3% serum żelowe intensywnie nawilżające z kwasem hialuronowym. Ja tego produktu używam, zaraz powiem Wam od kiedy. Jest 25 czerwca, czyli używam równo już miesiąc, ponieważ ten produkt dostałam na spotkaniu blogerskim nad morzem, jak byłam, i używam od pierwszego dnia, bo byłam bardzo ciekawa tego produktu. Jak widzicie, zużyłam tyle, czyli mniej więcej będzie starczał ten produkt na 4 miesiące, może troszeczkę dłużej, ponieważ teraz używam go rzadziej, używam go raczej tylko na wieczór. Używam też czasami właśnie na dzień, na początku używania używałam też na dzień, ale już tak intensywnie nawilżą moją skórę, że wystarcza mi do użytku tylko wieczorem. Ja niedawno Wam pisałam recenzję na blogu na temat serum z firmy Sensilist i niestety ten pobiło po prostu na łopatki tamte serum. Tamte serum też jest świetne, ale po prostu to jest rewelacyjne. Jest w takiej gęstej, żelowej formule, która się świetnie rozprowadza. Na początku jest taka delikatnie lepka, ale zaraz się szybko wchłania i jest po prostu potem gładziutka skóra i jest przygotowana na właśnie jeszcze krem do twarzy. Producent określa, że tego produktu można używać, jeśli mamy skórę mieszaną czy tłustą, bez kremu, samodzielnie. Chociaż ja zawsze aplikuję krem, po prostu mam takie przyzwyczajenie i nie wiem, czy po prostu dałby sobie sam radę, ale muszę to spróbować. Generalnie naprawdę świetnie, bardzo mocno nawilża skórę, bardzo mocno wygładzają i naprawdę tak nawilżonej skóry nie miałam, nie mam żadnych problemów, używałam ostatnio, bo cały czas testuję podkład Infallible Matte z L'Oreala, używałam go bardzo często i nic mi skóry nie wysusza i właśnie po prostu skóra jest rewelacyjnie nawilżona. I do nawilżenia twarzy mam jeszcze krem z Awy, jest to Eco Garden krem z ekstraktem z ogórka, jest to ten organiczny krem, który Wam pokazywałam ostatnio w holu, który bardzo polubiłam sobie. On generalnie bardzo ładnie pachnie. Popachnie ogórkiem i mi się to bardzo podoba, ponieważ rano jak używamy właśnie, to jest taki bardzo fajny, odświeżający produkt, którego używamy. Super jest, bardzo łatwo się rozprowadza, jest bardzo lekki, jest idealny pod makijaż, ponieważ nic jakby nie przepuszcza makijażu i nie spływa na nim makijaż, tak? Po prostu jest lekki, bardzo szybko się wchłania i potem makijaż super się na nim utrzymuje. Bardzo fajny produkt i dosyć tani, ponieważ on kosztuje tylko 36 zł, a skład ma rewelacyjny, więc naprawdę sobie rzućcie okiem na tą firmę. I ona jest dostępna w Rossmanie. Ja właśnie w Rossmanie kupiłam na promocję i tam minus 40%, co była na pielęgnację właśnie twarzy i jestem bardzo zadowolona. Mam też krem pod oczy z tej firmy, ale jeszcze nie zaczęłam używać, dopiero zacznę jak skończę krem pod oczy z Dermiki i wtedy sobie przetestuję, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, jest naprawdę bardzo fajny. I to by było na tyle, to by były wszyscy moi ulubieńcy. Napiszcie mi na dole w komentarzach, jacy byli Wasi ulubieńcy z poprzedniego miesiąca. Niekoniecznie kosmetyczni, mogą być niekosmetyczni. Ja ostatnio mam bardzo mało filmów do oglądania czy seriali. Nie żebym miała dużo czasu na takie rzeczy, ale jeśli macie coś fajnego, no to dajcie mi znać, bo chętnie coś obejrzę nowego. Czy przeczytałam jakąś fajną książkę. Co prawda jestem teraz na Harry Potterze, czytam go po angielsku. Ale
coś fajnego, nowego bym przeczytała, to dajcie mi znać. I dziękuję Wam, buziaki, i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!